Misjonarz na Wielki Post to piękne przedsięwzięcie natury misyjnej, które zarówno ubogaca Kościół, jak i zaprasza nas wszystkich ochrzczonych, abyśmy poprzez współpracę misyjną wsparli działalność misyjną naszych polskich misjonarzy, którzy wciąż pracują w 99 krajach świata, a jest ich około 1700 osób. Wśród zakonnych, kapłanów, diecezjalnych, zakonnych, braci i osób świeckich. Jednocześnie ta współpraca misyjna sprawia, że w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowuje się 15 osób do podjęcia tych misyjnych wyzwań. Wielki Post Natury jest szkołą duchowego wzrostu. I jak przypomniał Ojciec Święty Franciszek w tegorocznym orędziu, korzystając ze słów francuskiego pisarza Charlesa Péguiego, o Wielkim Poście możemy powiedzieć, że to nie jest czas agonii, ale to jest czas nowych narodzin. Tak więc, moi drodzy, wszyscy, którzy cieszymy się łaską wiary i ci, którzy cenią pracę misjonarzy, wesprzyjmy ich modlitwą. Wspierajmy ich również ofiarami, a tworząc ten wielki łańcuch solidarności, do którego już w dniu dzisiejszym zalogowało się ponad 1000 osób, miejmy świadomość, to co wyraża tak pięknie afrykańskie przysłowie, że jeden palec nie myje twarzy. Twarz myje się dłońmi, więc niech również i nasze dłonie, nasze serca stworzą i ubogacą to wielkie dzieło misyjne, jakie zapoczątkowali ojcowie oblaci Maryi Niepokalanej. I pewnie potrzebna jest nam ta świadomość, że pomoc misjom ze strony ludzi ochrzczonych to nic nowego, bo przecież jak uczył przed laty Ojciec Święty Jan Paweł II, na mocy Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy misjonarzami. Życzę wszystkim pięknej misyjnej przygody. Szczęść Boże!